Cześć, tu Piotrek z Ostatniej Tawerny. Światowy Dzień Żółwia obchodzony jest na świecie corocznie 23 maja, a został zainicjowany w 2000 roku przez American Tortoise Rescue. Jego ustanowienie ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że każdy, chociaż w drobnej części, może przyczynić się do ochrony tych zwierząt. W Polsce Światowy Dzień Żółwia organizowany jest od 2009 roku przez Stowarzyszenie Krakowscy Żółwiarze, a organizują go wraz z zaprzyjaźnionymi szkołami i hodowcami. Także Ostatnia Tawerna przyłącza się do świętowania. Z tej okazji zorganizowaliśmy wspólnie z Wami zabawę polegającą na wyborze Waszych 6 ulubionych żółwi ze świata fantastyki. Trzeba przyznać, że walka o zwycięstwo była zażarta i trwała do samego końca. A teraz pora poznać wyniki. Bonus. Tortolanie. Jak zwykle w przypadku naszych zestawień zaczynamy od małego dodatku. Tym razem w gronie kandydatów, którzy nie znaleźli się w top 6, byli m.in. Squirtle, żółwik Sami, Morla, Nesaja czy Lwiożółw. Ja jednak wybrałem rasę humanoidalnych żółwi występujących w grze World of Warcraft, czyli Tortolan. Pochodzą one z Zandalaru, choć część przeniosła się także do Kulti Ras. Gracze po raz pierwszy poznać je mogli w dodatku Battle for Azeroth. Co ciekawe, już wcześniej wystąpiły w innej grze Blizzarda, mocno powiązanej z Warcraftem, czyli karciance Hearthstone. Co do samej rasy, to jest ona raczej neutralna i nie angażuje się specjalnie w odwieczny konflikt Hordy z Przymierzem. Nie należy ich jednak lekceważyć. Choć na ogół spokojni, dobroduszni i raczej powolni, potrafili wykazać się w walce, zwłaszcza podczas starć z nagami. Nie dały się także przepędzić z wyspy trollom, choć akurat w tym przypadku okazali się znakomitymi dyplomatami. Przez długi czas jeden z nich pozostawał później doradcą króla Restakana. Potrafią także władać magią. Ich wiedza o Azeroth z kolei sprawdza się, gdy podróżnicy chcą odnaleźć różnego rodzaju starożytne artefakty lub po prostu poznać nieco historii. Ponadto potrafią żyć tysiące lat, przez co nie brak im doświadczenia, a i spieszyć nigdzie się nie muszą. Do najsłynniejszych Tortolan należą wojownicy Toki i Kisza, gladiator Ludwig von Tortolan, emisariusz Kojo, historyk Maedin oraz poszukiwacz przygód Loch. Miejsce 6. Bowser. Na ostatnim miejscu naszego zestawienia wylądował bohater i antagonista z gier z serii Super Mario, czyli Bowser. Do wielkiego finału udało mu się wejść rzutem na taśmę, kiedy to kilka głosów pokonał Pokemona Squirtle. Najwyraźniej na dalsze pojedynki zabrakło mu już sił. Bowser, a właściwie król Bowser Koopa, swym wyglądem przypomina nieco smoka, jednak w rzeczywistości jest żółwiem z klanu Koopas, któremu zresztą przewodzi. Od większości swych pobratymców jest zdecydowanie większy, a na jego skorupie znajdują się kolce. Po raz pierwszy pojawił się w grze Super Mario Bros., wydanej przez Nintendo w 1985 roku. Od tamtego czasu widzieliśmy go niemal we wszystkich tytułach związanymi ze słynnymi hydraulikami. W większości z nich schemat jego działania jest taki sam. Porywa on księżniczkę Peach i zamierza ją poślubić, aby tym samym zostać władcą grzybowego królestwa. Jego plany przerywają jednak Mario i Luigi i biedny Bowser musi zaczynać wszystko od nowa. No, ewentualnie, aby nieco oderwać się od tej rzeczywistości, bierze też udział w wyścigach spod znaku Mario Kart. Bohater pojawił się nie tylko na ekranach monitorów, nie zabrakło go również w serialu animowanym Przygody braci Mario czy pełnometrażowym filmie z 1993 roku, gdzie wcielił się w niego Dennis Hopper. Przy okazji wspomnę, że ta produkcja jest uznawana za jedną z najgorszych adaptacji gier komputerowych wszechczasów, bijąc w rankingu nawet filmy Uwe Bolla. Choć ja osobiście ją lubię, proszę mnie nie oceniać. Wracając do samego Bowsera, to zobaczyć go możecie także gościnnie w Ralphie Demolce, a od niedawna gości w kinach w Super Mario Bros. Film, gdzie głosu użycza mu Jack Black. Swoją drogą warto zobaczyć, jak bardzo aktor wczuł się w rolę i nawet w kilku talk show wystąpił w cosplayu Króla Kupy. Miejsce 5. Franklin. To bohater książek autorstwa Paulette Bourgeois i Brandy Clark oraz powstałego na ich podstawie kanadyjsko-francusko-amerykańskiego serialu animowanego. Obie produkcje trafiły także na polski rynek. Książki do dziś znaleźć możecie w księgarniach, natomiast serial emitowany był swego czasu w ramach Wieczorynki, a następnie trafił także na kanały Mini Mini oraz Top Kids. Główny bohater jest małym żółwiem, który dopiero odkrywa świat. Na co dzień chodzi do szkoły, ale także lubi grać w piłkę, jeździć na rowerze czy czytać książki. W przygodach towarzyszą mu jego najlepszy przyjaciel Miś, a także inni znajomi tacy jak Wydra, Ślimak, Lis oraz młodsza siostra Harriet. Sama produkcja skierowana jest przede wszystkim do młodszych widzów, którzy wraz z Franklinem mają uczyć się i bawić. Mamy więc do czynienia z programem edukacyjnym, choć nie brak w niej ciekawych historii i dobrego humoru. Dodajmy jeszcze, że w oryginale głosu Franklinowi użyczył Noah
Marit, a w Polsce mówił on głosem Agnieszki Kunikowskiej. O ile zarówno książki, jak i serial oraz pełnometrażowy film Franklin i Skarb Jeziora tworzone zostały dla dzieci, tak nasz Żółw stał się dobrze znany także przez dorosłych. I nie chodzi tu tylko o to, że oglądają oni czy czytają przygody Franklina razem ze swymi pociechami. Otóż Żółw stał się bohaterem memów. Okładki książek i kadry z produkcji stały się tematem żartów dla ludzi lubiących czarny humor. Trend ten przywędrował z zagranicy i świetnie przyjął się także w naszym kraju. Cóż, przyznaję szczerze, że przeglądając obrazki podczas szykowania tego materiału, sam kilka razy parsknąłem śmiechem. Miejsce czwarte. Wojownicze żółwie ninja. Donatello, Leonardo, Rafael i Michelangelo nie poszli w ślady swego mistrza Splintera. Sensei bowiem wygrał w naszym zestawieniu zorganizowanym z okazji Dnia Szczura, tymczasem jego uczniowie uplacowali się tuż poza podium. Cóż, nie zawsze da się wygrywać. Cztery żółwie ninja mieliśmy okazję poznać w roku 1984. Właśnie wtedy na rynek trafił pierwszy komiks opowiadający o ich przygodach. Był on wydawany przez Mirage Studios, a jego autorami byli Kevin Eastman i Peter Laird. Według tego, co mówili sami twórcy, bohaterów stworzyli nieco przypadkowo. Pierwszy z nich, trochę z nudów, a trochę dla żartu, narysował stojącego na dwóch nogach żółwia w masce i z nunczako w ręce. Jego kolega podchwycił pomysł i dorysował trzy kolejne. I tak to się potoczyło. Z ciekawostek warto dodać, że początkowo miały nosić one japońskie imiona, jednak panowie zmienili zdanie i ostatecznie nazwali ich po największych włoskich malarzach i rzeźbiarzach z okresu renesansu. Ponieważ myślę, że historia samych bohaterów jest wszystkim dobrze znana, Mutagen, kanały, treningi, ninjitsu, pizza, walka ze Shredderem, to chyba warto wspomnieć jeszcze kilka mniej znanych faktów o tej grupie. Otóż przez pewien czas zarzucano twórcom plagiat. Konkretniej robił to Marvel, który dopatrywał się w historii inspirowanie się Daredevilem. Otóż Splinter ponoć miał być wzorowany na nauczycielu Matta Murdocka, czyli Sticku. Spory udział w wypowieści miał przypadkowo wylany Mutagen, a głównymi przeciwnikami żółwi jest klan Stopy, podczas gdy diabeł z Hell's Kitchen walczył z klanem Dłoni. Ostatecznie jednak żadnych kar nie nałożono i Leonardo z kumplami mogli się rozwijać. Ich szczyt popularności to przełom lat 80. i 90., kiedy to powstał pierwszy serial animowany z ich udziałem, a podobizny wojowników zdobiły plecaki, piórniki, bluzy, koszulki, a nawet skarpetki noszone przez dzieciaki. Nie brakowało oczywiście też figurek, książeczek, a i gier komputerowych dostaliśmy kilka. Otrzymaliśmy również pełnometrażowy film, który dziś może nie wygląda najlepiej, ale swego czasu był hitem, zwłaszcza na kasetach VHS. Mimo popularności w Wielkiej Brytanii zmieniono tytuł na Teenage Mutant Hero Turtle, ponieważ słowo ninja było ponoć zbyt brutalne. Sporo kontrowersji wzbudzały także bronie bohaterów, a zwłaszcza miecz Leonardo i nunchaku Michelangelo, które na wyspach były objęte zakazami. Ostatecznie jednak nawet tam wszyscy krzyczeli słynne kałabanga i śledzili losy wojowniczych żółwi ninja. Miejsce trzecie. Mistrz Ogłaj. Na najniższym stopniu podium staje bohater znany z serii Kung Fu Panda, czyli Mistrz Ogłaj. Swego czasu gościł on na naszym portalu w ramach cyklu Mentorzy w Fantastyce. Pisał o nim Michał Siciński, któremu dziękuję za możliwość skorzystania z jego materiału. Mistrz Ogłaj to najstarszy i poza samym Po najbardziej kluczowy bohater w świecie Kung Fu Pandy. Z pozoru niezwykle stary i flegmatyczny żółw jest tak naprawdę potężnym wojownikiem. Najpotężniejszym, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi i to we wszystkich tego słowach znaczeniu. Swego czasu wyruszył on z wysp Galapagos w wielką podróż po świecie, by wreszcie przybyć do Chin. Tutaj, jako młody, ambitny wojownik, stanął wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Kajem na czele wielkiej armii, którą wspólnie poprowadzili ku wielu bitwom. Zafascynował się także sztuką Ki, którą podpatrzył u Pand i której zaczął się następnie uczyć. Medytując nad źródłem niebiańskich łez, stworzył i udoskonalił także Kung Fu, zaś sam osiągnął duchową doskonałość i jedność z naturą. Dzięki temu posiadł ogromną wiedzę i mądrość, którymi w ciągu kolejnych stuleci chętnie dzielił się z innymi i które nierzadko ich inspirowały. Stał się również obrońcą Doliny Spokoju, którą ostatecznie uznał za swój prawdziwy dom. Tutaj także jako pierwszy mistrz Kung Fu założył najstarszy klasztor, w którym rozwijano tę sztukę walki, jadeitowy pałac i zaczął rekrutować pierwszych uczniów. Ogłaj charakteryzuje przede wszystkim mądrość. Jest to jednak jej szczególny rodzaj, nietypowy nawet dla pozostałych mentorów, a mianowicie mądrość duchowa, która w świecie Kung Fu Pandy zdaje się prześcigać czas i przestrzeń. Jest on też swoistym medium. Jego przenikliwość najlepiej widać w sytuacjach, w których jego działania wydają się wręcz irracjonalne. Ponadto jest osobą, którą cechuje niesamowity spokój, a jak na mentora przystało, jest niezwykle specyficzny. Jego sposób bycia nierzadko irytuje innych, a i w wielu sytuacjach wywołuje z początku zniecierpliwienie. Wynika to z tego, że Ogłaj zawsze widzi i wie więcej niż inni.
Dlatego dla reszty bohaterów jego działania wydają się w pierwszej chwili zagmatwane i nielogiczne, by dopiero z czasem odnieść pożądany i przewidziany przez niego skutek. Dodajmy jeszcze, że zadebiutował on już w pierwszej części przygód Po i pojawił się później zarówno w filmach, serialach, grach, jak i książkach. Głosu użyczał mu Randall Duke Kim, a w Polsce Andrzej Gawroński. Miejsce drugie. Genialny żółw. A po srebro w naszym zestawieniu sięga bohater, który żółwiem jest tylko z nazwy. No i znoszenia na plecach skorupy. Przed wami Muten Roshi, bohater mangi i anime Dragon Ball, zwany też genialnym żółwiem lub żółwim pustelnikiem. Ponieważ wiem, że mamy wielu fanów wspomnianego tytułu, a nie chciałbym niczego poplątać, o pomoc poprosiłem naszych redakcyjnych ekspertów Małgorzatę i Kamila, którym bardzo dziękuję za pomoc. Bohater mieszka na samotnej wyspie, a towarzystwa dotrzymuje mu żółw Unigame. Jest założycielem tzw. szkoły żółwia i to właśnie on stworzył technikę Kamehameha. Debiutuje w trzecim odcinku Dragon Balla. Genialny żółw w podzięce Goku za pomoc przy Unigame oferuje mu Kinto. Później widzimy go dopiero, jak główny bohater udaje się do niego na treningi. Charakterystyczne dla niego są czarne okulary i wspomniana już żółwia skorupa założona na plecy. W 21 i 22 Tankeichi Budokai przyjmuje pseudonim Jackie Chun, nie Chan, zdejmuje okulary, przykleja perukę i bierze udział w turnieju nie dla nagrody pieniężnej, tylko po to, aby jego uczniowie, Goku i Kirillan, po ewentualnej wygranej, nie nabrali przekonania, że są najsilniejsi i nie przestali samodoskonalenia. Warto też dodać, że Muten Roshi jest drugim trenerem Goku. Oprócz nauki sztuk walki, pomaga mu również w nauce, chociażby matematyki. W całej serii ginie dwa razy. Pierwszy raz z wycieńczenia, po użyciu mafuby, drugi raz zostaje zmieniony przez Buu w czekoladkę. Dodatkowo w Dragon Ball Super, podczas turnieju mocy, pada ponownie z wycieńczenia, po użyciu tej samej techniki, jednak Goku ocuca go przy użyciu uderzenia ki prosto w serce. Przez większość czasu to genialny żółw jest nazywany najsilniejszym człowiekiem na Ziemi jako wielki mistrz sztuk walki. Sam wcześniej trenował pod okiem Mutaito i Karina ze świętej wieży Karin. Oprócz wielkiego potencjału walecznego, genialny żółw charakteryzuje się uwielbieniem do płci przeciwnej. Kiedy widzi piękną kobietę, krew tryska mu z nosa i nie umie oderwać od niej wzroku, co zostało zresztą wykorzystane w walce z przeciwnikiem podczas turnieju Baby Guli. Słabość pokonuje dopiero w Dragon Ball Super na potrzeby turnieju mocy. W trakcie dowiadujemy się również, że genialny żółw, mimo swojego wieku, nie jest wcale najstarszą osobą na Ziemi. Ma starszą siostrę, właśnie Babę Gulę, z którą te relacje ma różne. Miejsce pierwsze. Wielki Atuin. W odległym, trochę już zużytym układzie współrzędnych, na płaszczyźnie astralnej, która nigdy nie była szczególnie płaska, skłębiona mgiełka gwiazd rozstępuje się zwolna. Spójrzcie. Wielki Atuin, żółw, zbliża się płynąc powoli przez międzygwiezdną otchłań. Wodorowy szron pokrywa jego ciężkie płetwy, przedwieczną skorupę wyżłobiły kratery meteorów. Oczami wielkimi jak morza, przesłoniętymi bielmem i pyłem asteroidów, spogląda nieruchomo w cel. Walka o zwycięstwo w naszym zestawieniu była naprawdę wyrównana i trwała do samego końca. Fani Dragon Balla i świata dysku zaczęli nawet promować swych ulubieńców, starając się o jak najwięcej głosów dla nich. Ostatecznie zwyciężył wielki Atuin, który pokonał genialnego żółwia o około 40 głosów. Atuin jest wielkim, olbrzymim, gwiezdnym żółwiem pochodzącym ze świata dysku Terry'ego Pratchetta. Pochodzenie wielkiego Atuina nie jest znane, ale jest ono przedmiotem spekulacji kilku najznamienitszych naukowych umysłów dysku. Płeć żółwia jest kluczowym elementem potwierdzającym lub obalającym liczne sprzeczne ze sobą teorie o celu podróży wielkiego Atuina przez przestrzeń kosmiczną. Próby lepszego poznania zamiaru wielkiego Atuina nie odnoszą sukcesów, głównie dlatego, że telepaci nie uświadamiają sobie tego, w jak krótkim czasie działają ich mózgi w stosunku do umysłu Atuina. Mimo to wszyscy są w stanie rozeznać, że wielki Atuin z niecierpliwością na coś czeka. Inna teoria mówi, że żółw przychodzi znikąd i zamierza kontynuować spacer przez przestrzeń kosmiczną donikąd przez wieczność. W Eryku dowiedzieć się można, że Atuin został stworzony nagle, z niczego, co pozornie potwierdza teorię, że pochodzi z niczego i stale kroczy do nicości, jednak wydarzenia w Blasku Fantastycznym, kiedy to wielki Atuin uczestniczył w wykluciu 8 żółwiątek, wydaje się potwierdzać teorię wielkiego wybuchu. Prawdopodobna może być również kombinacja obu teorii, według której Atuin pochodzi z pierwszej generacji wykreowanej przez stwórcę. Wielki Atuin często przewraca się na brzuch, żeby uniknąć kolizji z asteroidami i kometami. Poza wywołaniem choroby morskiej u każdego,
kto w tym czasie przypadkiem ogląda nocne niebo, nie wpływa to właściwie na populację dysku. Atuń znany jest również ze skomplikowanych obrotów i korkociągów, jednak jest to znacznie rzadsze. Warto jeszcze dodać, że wokół Atuina krążą Słońce i Księżyc, jak również wiele małych planet zbudowanych przez ogromne żuki gnojarze z odchodów słoni, które ten trzyma na grzbiecie. I na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a także dodajcie jakiś komentarz, być może ze swoimi uwagami, czy też propozycjami, które moglibyśmy zrealizować w najbliższym czasie. Niebawem czekać będą na Was oczywiście kolejne zestawienia, a także różnego rodzaju recenzje, czy nasze rozgrywki tawerniane, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!